Tak, ja się z tego bardzo cieszę, bo to nie tylko polscy kibice, ale przyjadą kibice z różnych krajów, tych drużyn, które będą rozgrywały mecze właśnie w Spodku, a to jest 21 meczów. Tak więc można powiedzieć, że będzie bardzo kolorowo, będzie bardzo wesoło, no i będziemy chcieli jeszcze mocniej włączyć naszych mieszkańców do współorganizowania, współuczestnictwa w tym wielkim, wielkim wydarzeniu. Katowice, miasto wielkich wydarzeń, miasto ważnych spotkań, nie tylko na kanwie tych konferencyjnych różnych dyskusji i debat, ale przede wszystkim sportu. I Spodek, choć ma pewne ograniczenia, to dalej jest postrzegany przez nie tylko nasze krajowe, ale światowe federacje sportowe jako to miejsce, w którym powinny się tego typu imprezy odbywać. I jestem bardzo, bardzo wdzięczny tutaj Polskiemu Związkowi Piłki Ręcznej, ale też i Federacji Światowej Piłki Ręcznej, że ponownie dali nam ten mandat zaufania i możliwość współorganizowania tej wielkiej, wielkiej imprezy. Tak, jeszcze nas czeka wprawdzie trochę dyskusji, debat, negocjacji, przepraszam, w kwestii dopracowania różnych szczegółów. Na razie to jest list intencyjny, ale już od tego momentu jesteśmy pełnym niemalże członkiem całej rzeszy organizatorów tego wydarzenia, czyli Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. I no, tylko do przodu teraz.